Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku spotkań naszych z cyklu O gustach się dyskutuje. W paskudny, przynajmniej w Warszawie, pochmurny i deszczowy dzień, w którym skupienie się na sztuce myślę, że jest znacznie fajniejszym rozwiązaniem, bo naprawdę na spacer wyjść się nie da. Zwykle rozmawiamy o książkach z mojej biblioteki, które w tej bibliotece mieszkają już od jakiegoś czasu, o książkach z pewną metryką, a ja tutaj dzisiaj do Państwa przychodzę z pozycją, którą dopiero co świeżutko sobie kupiłam. Tylko dlatego tak się stało, że pewnego jakby jest to efekt pewnego mojego zaniedbania i lenistwa. Prezentuję Państwu katalog wystawy z Muzeum Narodowego w Gdańsku, z Pałacu w Oliwie, wystawy zatytułowanej Młode Malarstwo Polskie, która to wystawa miała miejsce w 2019 roku. I wtedy, kiedy ją zwiedzałam, nie ukrywam, że było jakby z dużą satysfakcją, taką delektacją estetyczną, to po prostu katalog nie zmieścił mi się do walizki. Byłam tydzień temu w Sopocie, to niedopatrzenie nadrobiłam i nie dość, że przywożę Państwu i zaraz o tym opowiem świeżą garść informacji na temat tego, co w pałacu w Opatów w Oliwie się dzieje, to jeszcze właśnie przywożę też i ten katalog, który zdecydowanie polecam do przeczytania, do nabycia, do posiadania, a przede wszystkim do przeglądania, bo tak jak katalog, no, katalog jest typowy, to znaczy zawiera w dużym stopniu przede wszystkim reprodukcje prac i prezentowanych na wystawie i noty biograficzne czy opisy dzieła artystów, o szczegółach za chwilkę. Zawiera też świetny wstęp kuratora wystawy Wojciecha Zamorzyńskiego i niezwykle też ciekawy esej Stacha Szabłowskiego. Natomiast no, faktycznie mówiąc o oglądaniu mam tutaj rację, ponieważ no, w większości spotykamy świetnie wydane reprodukcje. Ale po kolei. Pojechałam do Sopotu nie bez powodu. Pojechałam właśnie dlatego, że w pałacu Opatów w Oliwie otwarta została, szczęśliwie już mamy otwarte galerie, to tak przy okazji, nie sposób nie spuentować tej refleksji. Właśnie została otwarta wystawa zatytułowana po prostu Kolekcja. Kolekcja prezentująca pracę z daru Basila Alkaziego. I teraz cała historia, bo tutaj mamy wiele, wiele punktów styku i one wprost prowadzą też do tego katalogu. Kolekcja Basila Alkaziego to zbiór prac i graficznych, i malarskich, wybitnych współczesnych artystów, między innymi takich jak chociażby David Hockney, czy jak Joe Tilson, czy jak Paul Huxley. Artystów głównie brytyjskich i amerykańskich, których pracę Alkazi właśnie przekazał do kolekcji stałej, do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Czyli mamy do czynienia z bardzo ciekawym i obszernym, bogatym darem, który wzbogaca naszą kolekcję publiczną Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dlaczego do Muzeum Narodowego w Gdańsku takie dary trafiły i co nas w ogóle łączy z Alkazim? Mianowicie Halima Nałęcz. Halima Nałęcz, niezwykła kobieta, która polska emigrantka w Londynie, która po II wojnie światowej otworzyła tam galerię wspierającą młodych artystów. Galerię, która przede wszystkim koncentrowała się, a nie było to wtedy typowe, na abstrakcji i nowej figuracji. Halima Nałęcz w 1983 roku przekazała, zamykając swoją galerię, przekazała całą swoją kolekcję zbiorów prac artystów światowej klasy do Muzeum Narodowego w Gdańsku. To był zbiór 384 prac autorstwa w sumie 153 artystów, czyli tak naprawdę w tych pracach zawiera się cała dokumentacja galerii prowadzonej przez Halimę Nałęcz w Londynie. Galerii, która nazywała się Druyan Gallery i Druyan Gallery koncentrowało się przede wszystkim na promocji artystów młodego pokolenia. Z wielu autorów, którzy
tam wystawiali i których prace trafiły później do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Mamy chociażby takich artystów jak Marion Kantarow, czy mój ulubiony Jakow Agam. Artystów bardzo ciekawych, takich, no, w większości to jest taka bardzo silna abstrakcja, z którą naprawdę warto się zapoznać. Jednym z autorów, który był kilkakrotnie pokazywany w Durian Gallery, był właśnie Basil Alkazi, który się z Halimą Nałęcz zaprzyjaźnił. Tam była głęboka relacja intelektualna, która pokazywała, że to, co interesuje ich oboje w sztuce, to są rzeczy bardzo podobne. Tam była wspólnota, która spowodowała, że Alkazi poprzez Halimę poznał także Polskę. Alkazi jest Kuwejczykiem, który studiował w Londynie, pracował, jakby twórczo pracował przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, i dla niego Polska to jest kraj zupełnie egzotyczny. Natomiast właśnie przez fakt relacji, sympatii z Halimą Nałęcz, która była jego galerzystką, promowała jego twórczość zarówno malarską, jak i fotograficzną, te związki Alkaziego z Polską są w tej chwili bardzo silne. Na tyle silne, że Alkazi zdecydował się przygotować właśnie kolejny dar, kolejny zestaw prac, które wzbogaciły kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku, i w tej chwili możemy oglądać tą wystawę. Ale to nie wszystko. Nie wszystko, ponieważ jest ten punkt styku z katalogiem. Mianowicie Alkazi powołał fundusz donacji, fundusz zakupowy dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, dla oddziału sztuki współczesnej, fundusz zakupowy, który pozwala kolekcjonować temu oddziałowi muzealnemu młode malarstwo polskie. I właśnie w 2019 roku te prace, które z funduszu Alkaziego zostały kupione, z funduszu, który nosi imię Alkaziego i Halimy Nałęcz, jako pewnego hołdu i wyrazu pamięci po marszantce, mentorce, galerzystce i po osobie, która Alkaziemu pokazała Polskę. Jakby z tego funduszu powstała wystawa, ze zakupów do tego funduszu powstała wystawa, której katalog trzymam w ręku. Wystawa dość niezwykła jak na polskie warunki, czy też klucz zakupowy dość niezwykły jak na polskie warunki, bardzo demokratyczny. To jest wystawa, która często wraca w moich rozmowach jako wspomnienie, jako pewnego rodzaju egzemplum z kolekcjonerami, którzy przychodzą do Xanadu. My bardzo często rozważamy nazwiska artystów, które w tym katalogu się pojawiają, bo to jest takie polskie, bieżące the best of. Wystawa i zakupy do muzeum przygotowywane także przez właśnie kuratora Wojciecha Zamorzyńskiego, które są bardzo demokratyczne. My przywykliśmy do tego, że mamy w Polsce kilka wiodących galerii, naprawdę kilka, i że artyści reprezentowani przez te galerie to jest ten crème de la crème. To są ci artyści, którzy są potem prezentowani w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są ci artyści, których prace pokazywane są na targach przez galerie, na targach zagranicznych. To są ci artyści, którzy mają najbardziej potem, najmocniej opisywane przez krytykę wystawy w warszawskiej Zachęcie. I że to nie jest zbyt długa lista. To, co zostało przygotowane, ta procedura, bo w zasadzie tak należałoby na to popatrzeć, ta procedura zakupowa do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku w oddziału sztuki współczesnej jest dużo bardziej demokratyczna. Znajdziemy tutaj nazwiska także tych artystów, którzy z żadną galerią nie są powiązani. Także tych artystów, których pracę możecie Państwo znaleźć na aukcjach. Także tych, którzy nie tak dawno jeszcze debiutowali na aukcjach młodej sztuki. Czyli kryterium doboru prac do tej kolekcji jest kryterium bardzo merytorycznym, bardzo artystycznym, bardzo estetycznym. Natomiast nie jest to kryterium, jakby to elegancko określić, znajomości. I to jest powód, dla którego bardzo często powołujemy się na tą wystawę,
To jest powód, dla którego kolekcjonerzy, którzy tutaj przychodzą, mówią: tak, to jest dla nich podręcznik tych artystów, na których lista tych artystów, na których warto zwracać uwagę w ostatnim czasie. I dlatego uważam, że ta wystawa jest wyjątkowa, i dlatego zdecydowałam się dzisiaj porozmawiać z Państwem o czymś, co tak naprawdę jest no, bardzo świeżym faktem. Wracając jeszcze do tej listy, bo koncepcja zakupów do kolekcji jest taka, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z artystami, których debiut miał miejsce w XXI wieku. Bardzo, bardzo ładnie kurator tutaj opisuje taki namysł nad pewną naszą historycznością, taką świeżutką historycznością, i uważa, że takimi cezurami jest przede wszystkim atak na World Trade Center i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Że to są te dwa fakty historyczne, które w sposób bardzo znaczący zbudowały postawę młodego pokolenia i może być to pewnego rodzaju cezurą, od której zaczyna się ta kolekcja. Czyli nie początek XXI wieku jako pewien taki, taka data, beznamiętna data z kalendarza, a pewne konkretne fakty z bieżącej historii, które nam się po prostu przydarzyły, także nam, bo przecież mówimy o artystach w podobnym do nas wieku. Co to znaczy młody? Bo to jest młode malarstwo. Młode malarstwo, jak tutaj patrzę na roczniki, to tutaj znajdziemy twórczość artystów pomiędzy, powiedzmy, 25 a 45 rokiem życia. To często są już osoby, które mają tytuły naukowe, to często są też osoby, które naprawdę mają bardzo znaczący dorobek, czy wystaw, czy nagród. A z drugiej strony znajdziemy tutaj też takich artystów, których ja bym nazwała artystami szansy, czyli młodych, którzy fenomenalnie rokują, a jeszcze nie zdążyli udowodnić, i to wejście do kolekcji stałej to jest taki sygnał, że bardzo wierzymy, że będą tymi, którzy polską sztukę, a szczególnie polskie malarstwo, będą budować przez najbliższe, powiedzmy, dwie dekady. Myślę, że pomyłek tu jest niewiele, jeżeli w ogóle są jakieś. Już te ostatnie 3 lata pokazały, że znaki w postaci tego zakupu miały, jakby były odpowiednio dobrane, że to jest właśnie taki zbiór nazwisk, o które nam chodzi. On oczywiście nie będzie kompletny, ale też fundusz nie wyczerpał swoich środków, to znaczy będziemy mieć do czynienia z kolejnymi zakupami i będziemy mieć do czynienia ze wzbogacaniem kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zresztą ta kolekcja składa się też z zakupów pochodzących z nieco innych źródeł, na przykład z dotacji Ministerstwa Kultury, czy też z kolekcji Znaki Czasu zainicjowanej wiele lat temu, która poprzez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Gdańskie dalej jest wzbogacana. W związku z czym, czy ja zastanawiam się teraz, czy Państwu czytać te wszystkie nazwiska, bo obiecałam, że tutaj pojawi się taka gorąca lista. Myślę, że jednak byłoby trudno wymienić wszystkich, bo jest tych nazwisk ponad 100. Natomiast kartkując szybko i absolutnie wybiórczo: Rafał Wilk, Aleksandra Waliszewska, Aleksandra Urban, Mariusz Tarkawian, Marta Schulz, Radosław Szlaga, Katarzyna Szeszycka, Irmina Staś, Agnieszka Sandomierz, Natalia Rybka, Karol Radziszewski. Znamy część tych nazwisk doskonale, a część trochę mniej, prawda? Marek Rachwalik, Cyryl Poloczak, Magdalena Pela, Sławomir Pawszak, Marta Nadol, Michał Minor, Julita Malinowska, Kamil Lisek, Tomasz Kręcicki, Grzegorz Kozera, Justyna Kisielewicz, Agnieszka Kieliszczyk. Jeżeli wyłapujecie Państwo wizualnie pracę tych artystów, to zobaczycie, że tu jest bardzo ogromna różnorodność, że ta kolekcja nie jest kolekcją pokazania jakiegoś trendu, tylko jest kolekcją diagnozy sceny. I to też jest jej ogromna zaleta. I tutaj
Odwołam się w katalogu do tego, co napisał Stach Szabłowski. Naprawdę to jest bardzo dobry esej, bardzo ciekawy. Stach Szabłowski zdecydował się na porównanie tej kolekcji z wystawą przygotowaną przez Agnieszkę Morawińską w Zachęcie, w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, która nosiła tytuł Malarstwo XXI wieku i była wystawą przygotowaną na przełomie 2006 i 2007 roku. Wtedy Agnieszce Morawińskiej zarzucano przy tej wystawie mnóstwo. To była taka wystawa głośna, a niekoniecznie dobrze przyjęta. Zarzucano Agnieszce Morawińskiej, że po pierwsze pokazała mnóstwo prac i to był fakt, że pokazała pracę w ogromnej ilości nurtów i że jakby z tej wystawy nie płynęła że nie płynął żaden zero-jedynkowy przepis na to, jakie malarstwo polskie w tej chwili jest, że nie dało się przeprowadzić takiej sztywnej diagnozy, że na przykład w 2000, na początku 2000, w XXI wieku malarstwo polskie to jest przede wszystkim abstrakcja, albo to jest przede wszystkim sztuka zaangażowana, albo to jest przede wszystkim figuracja, albo to jest, nie wiem, hiperrealizm. Wszyscy oczekiwali, że ta wystawa to będzie taki właśnie zero-jedynkowy przepis na to, co w tej chwili jest trendy. A to, co pokazała Morawińska, to pokazała ogromną przede wszystkim siłę malarstwa jako takiego. I to, że to jeszcze było no to 20 lat temu prawie, no ponad 15. To był taki moment, kiedy jeszcze krytycy, kuratorzy, a nawet ja też trochę, brydziliśmy o śmierci malarstwa. I okazało się, że to są kompletne brednie. Ta wystawa pokazała, że malarstwo jest silne, prężne, różnorodne i że w ogóle jest bardzo i nigdzie się nie zwija, nigdzie nie, absolutnie nie ma zamiaru umierać. I to, co pokazała wtedy Morawińska, to właśnie tę różnorodność i to, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie jest polskie malarstwo dziś, czy jakie będzie polskie malarstwo za dekadę czy dwie. To, co pokazuje kolekcja z Muzeum Narodowego w Gdańsku i to, co uwypukla esej Stacha Szabłowskiego, to fakt, że Morawińska miała rację. To znaczy, malarstwo jest ogromnie różnorodne, dzieje się w nim bardzo wiele, że jest dobre i złe, że wtedy w tej wystawie w Zachęcie też było bardzo dużo prac, które krytycy niekoniecznie oceniali jednoznacznie jako wybitne. To, co pokazywała Morawińska i to, co pokazuje kolekcja gdańska, to ogromną różnorodność. I tego się trzymajmy. Ja bardzo często też jestem pytana, zarówno z jednej strony przez kolekcjonerów czy miłośników sztuki, ale z drugiej strony też przez artystów. Co w tej chwili jest modne? Nienawidzę tego słowa, ale takie pytania padają. Co w tej chwili jest trendy? Co w malarstwie jest obowiązujące? Dobre malarstwo jest obowiązujące. Znaczy obowiązująca jest ciągle dobra sztuka, ale to jaka stylistycznie, nie ma tutaj znaczenia. W ogóle tego typu kwalifikacje w chwili obecnej w natłoku czerpania ze wszystkich stylów i w natłoku pewnej świadomości, że w sztuce tak naprawdę wszystko już było, to takie pytanie o jednoznaczną odpowiedź jest po prostu niezasadne, niezbyt mądre, niezbyt prawidłowe. Ja często zresztą też jestem pytana w jeszcze prostszy sposób. Czy abstrakcja, czy figuracja? Co w tej chwili, Pani Agnieszko, jest na topie? Otóż i abstrakcja, i figuracja, a także to wszystko, co jest pomiędzy. I doskonale to widać na wystawie, którą w tej chwili też możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Gdańsku. I nie popełniam tutaj błędu merytorycznego, bo na dole Pałacu Opatów mamy do czynienia z tą wystawą z daru Basila Al-Kaziego, czyli artystów przede wszystkim brytyjskich, amerykańskich z Hockneyem na czele. Bardzo ciekawą, tam znajdziemy też pracę samego Al-Kaziego. Warto zobaczyć, że to jest także artysta no, bardzo ciekawy. Ale na piętrze wystawa, która się nazywa Nowe spojrzenie, jest wystawą dokumentującą kolekcję stałą. Oczywiście to są wyimki, to nie jest wszystko, ale właśnie kolekcję stałą Muzeum Narodowego i myślę, że w tej formie, w tym kształcie ta wystawa będzie eksponowana przynajmniej przez no, dłuższy czas.
Bardzo polecam zwiedzenie jednej i drugiej. Ta pierwsza skończy się wkrótce, bo będzie trwała około 2 miesięcy. Ta druga ma status permanentny, więc myślę, że to jest kwestia kilku lat. Znajdziemy na niej nie wszystkie prace, które są w tym katalogu, bo tak jak mówię, to jest trochę przeformułowane. Tutaj mamy tylko i wyłącznie tę wystawę z zakupów z funduszu Al-Kaziego i Haliny Nałęcz, która pokazuje artystów po tym 2000, z debiutem po 2004 roku. To, co w tej chwili jest na nowych spojrzeniach, tam też znajdziemy pracę nieco artystów starszych, dojrzalszych, czyli tam są też prace z nieco wcześniejszych zakupów, z innych źródeł. Natomiast całość tworzy bardzo komplementarną, ciekawą i moim zdaniem dogłębną panoramę tego, co się dzieje we współczesnej sztuce, bo na nowych spojrzeniach mamy nie tylko malarstwo, znajdziemy także obiekty, znajdziemy także rzeźbę. Między innymi na przykład pracę reprezentowanej przez Xanadu Joanny Pałys. Dwa świetne obrazy, których kadr z wystawy pokazujący je, jak one na tej wystawie wyglądają, pozwoliłam sobie dzisiaj wrzucić na swój Instagram. Nie Galerii Xanadu, tylko mój prywatny Agnieszki Gniotek. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak ta wystawa wygląda, to właśnie ten kadr na moim Instagramie, ale też jedna ważna rzecz, i to jest ogromny plus w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wystawa Al-Kaziego ma swój model 3D, czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie pojechać do Sopotu, do Gdańska, do Oliwy i zobaczyć na żywo, to możemy zwiedzać w postaci takiego wirtualnego spaceru. Niewiele instytucji publicznych, w przeciwieństwie do niemal wszystkich prywatnych, takie modele w tej chwili robi. Prawdopodobnie ten trend się będzie rozwijał. To naprawdę jest świetne narzędzie propagowania wiedzy o sztuce. Oczywiście to nie zastąpi nam obcowania z dziełami sztuki na żywo, ale to już jest troszkę dalej, trochę więcej, trochę głębiej niż same tylko reprodukcje. W związku z czym bardzo polecam i polecam też wchodzenie do wirtualnego oddziału sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku przez Facebooka. Bo przez główną stronę muzealną to jakoś tak trudno i tam jakoś niewiele daje się znaleźć, więc zdecydowanie przez Facebooka. Da się też, z tego co się zorientowałam, przez internet zamówić ten katalog. Serdecznie polecam przede wszystkim osobom, które poważnie myślą o kolekcjonowaniu sztuki i zastanawiają się nad tym, w kogo zainwestować. To nawet nie chodzi o pieniądze, bo to też jest, kiedy kupujemy dzieła jakiegoś artysty, to przede wszystkim jest inwestycja emocjonalna, też inwestycja naszego czasu, poznajemy jego twórczość, jego dokonania, staramy się wykonać taki głębszy research. Artystów jest bardzo, bardzo wielu, tych wyborów możemy dokonywać bez ustanku niemalże, a wiele osób potrzebuje sobie te wybory w jakiś sposób zobiektywizować. Gdybym ja miała budować obecnie kolekcję młodego malarstwa polskiego, to na pewno ta lista, która tutaj jest, byłaby mi ogromnie pomocna. Biorąc pod uwagę swój gust, swoją emocjonalność, to, co mnie ciekawi, nie wszystkie nazwiska pewnie bym do takiej własnej kolekcji zaprosiła. Na pewno też taka kolekcja miałaby też wiele innych nazwisk, których tu jeszcze nie ma, ale jako taki basic, taka lista podstawowa, ten katalog jest świetny. Bardzo fajnie też jest przeczytać zarówno tekst kuratorski, jak i esej Stacha Szabłowskiego, bo to pokazuje, w jaki sposób w ogóle diagnozujemy to, co w sztuce dzieje się tu i teraz, to nie jest takie proste. My nie mamy dystansu historycznego. My nie jesteśmy wróżkami. My nie wiemy, co będzie z karierami żyjących artystów za 10, 20, 30 lat. I to jest z jednej strony ogromnie ciekawe, jest to ogromne wyzwanie, ale też jest to poważna trudność. W związku z czym, w jaki sposób na to patrzą, na ten problem, jak obiektywizować? Kuratorzy i krytycy, którzy no, decydują gdzieś o tych zakupach muzealnych, to jest bardzo ciekawe, żeby się z tym zapoznać i żeby to przeczytać.
tyle, jeżeli chodzi o publikację, którą polecam. Natomiast pozostajemy jeszcze na sekundę w kręgu młodej sztuki, bo w Galerii Xanadu dzisiaj aukcja młodej sztuki właśnie. Pytanie, czy w nowych transzach zakupowych do różnych kolekcji muzealnych znajdą się za rok, dwa, pięć prace artystów, których dzisiaj możecie Państwo kupić na aukcji. Myślę, że w większości nie, ale też są wyjątki. Te wyjątki, ja zawsze twierdzę, że na takiej aukcji jest 10% niezwykle wartościowych prac, a pozostała stawka to są ciekawe prace dekoracyjne. I te 10% warto próbować wyłapać. Stąd też bardzo serdecznie zapraszam Was też dziś na aukcję, to będzie 51. aukcja Młodej Sztuki w Xanadu. Katalog tej licytacji dostępny jest na naszej stronie internetowej. Będzie można też licytować przez platformy internetowe na OneBidzie i na artinfo.pl. My przyjmujemy zlecenia aukcyjne. Jeżeli też rodzi się w Was pytanie, którzy artyści są najciekawsi z tego grona, to nie ja bardzo chętnie jeszcze telefonicznie skonsultuję, choć wielu klientów już tak robi i wręcz mamy takie, dostaję takie pytania, Pani Agnieszko, czy mogłaby Pani podać numerki do aukcji, czyli numery pozycji tych prac, które uważam za najciekawsze, więc bardzo chętnie też w takim zakresie będę Państwu pomagała, a w piątek, najbliższy piątek, 28 maja zapraszam Was do Xanadu na wernisaż wystawy indywidualnej Magdaleny Cybulskiej, wystawy zatytułowanej Lalki. To już druga wystawa artystki w Xanadu, artystki przez nas reprezentowanej. Cykl prac naprawdę wstrząsający, bardzo, bardzo emocjonalny, bardzo też taki kobiecy. Które prace można zobaczyć już na naszej stronie internetowej. Zachęcam do obcowania na żywo. Będziemy też w przyszłym tygodniu nagrywać rozmowę z artystką na temat tego cyklu. Także zachęcam zarówno do odwiedzenia nas w trakcie wernisażu, jak i do śledzenia tego, co robimy w social mediach, ponieważ będziemy Państwu dalej popularyzować, udostępniać sztukę, w tym wypadku to będzie malarstwo Magdaleny Cybulskiej, a dzisiaj prawie 80 prac w katalogu 50. aukcji Młodej Sztuki. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i serdecznie polecam dobrą listę młodych artystów. Do widzenia.